Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w sobotnim programie poświęconym filozofii. Przerywam programy o filozofii politycznej, jeszcze będę do niej wracał, bo widzę, że Państwa mnie interesują. Znaczy, to jest bardzo ważna filozofia, od tego zależy całe nasze życie, jeżeli będziemy wiedzieli, jak powinno wyglądać państwo, gospodarka, system finansowy. No ale cóż. To jest pieśń przyszłości, może dlatego mniej to Państwa interesuje. Będę więc wracał do filozofii jako takiej. Dzisiaj będę mówił o miłości i będę wracał do filozofii politycznej i tak na przemian. Tak to zresztą zapowiadałem. Trochę mówiłem o miłości w jednym z programów. Nie wiem, czy Państwo to pamiętają. Rozwinę tą myśl. Natomiast zauważmy, że tak, dzisiaj się dużo mówi o miłości, znaczy w filmach to o miłości mężczyzny do kobiety i kobiety do mężczyzny, a w Kościele o miłości Boga do nas i miłości człowieka do ludzi. O miłości katolika do ludzi, prawda? I teraz zauważmy jedną rzecz. Ja mam taki przykład, miałem taki przykład dla studentów, kiedy mówiłem im o etyce. Idę z żoną moją, ukochaną żoną, nowym światem i nagle ona w płacz. Ja się pytam, czemu płaczesz, ukochana? A ona mówi, no zobacz, taka kobieta koło mnie przeszła w takim pięknym futrze, nigdy mnie nie będzie stać na takie futro, a tak bardzo chciałabym je mieć. No to co robi dobry, kochający mąż? Policji nigdzie wokoło nie ma, idzie, zrywa z tej kobiety futro, daje żonie. Prawda? Nie zrobi tego, bo boi się konsekwencji prawnych, albo nie zrobi tego, bo jest katolikiem, chrześcijaninem. Normalny człowiek, nienormalny człowiek, poganin, niewierzący, kocha swoją żonę, kocha swoje dzieci, kocha swoją matkę, ale nie kocha jakiejś obcej kobiety, którą w życiu na oczy nie widział i jak ma do wyboru dobro tej kobiety, dobro swojej żony, tak jak ona je rozumie, czy tak jak on je rozumie, no to wybiera dobro swojej żony. Prawda? Czyli to taka uwaga na marginesie, że w Kościele zawsze się mówiło, teraz się nie mówi. I powinno się mówić o miłości człowieka do Boga, człowieka do Chrystusa. Bo dlaczego mam kochać tą obcą kobietą w futrze na Nowym Świecie, której nigdy na oczy nie widziałem? Dlatego, że Chrystus ją kocha, ja kocham Chrystusa i ze względu na to kocham tą kobietę. Chcę kochać tą kobietę, prawda? To tak jak mężczyzna poznaje kobietę, zakochuje się w niej, ta kobieta ma dwoje dzieci, to ze względu na to, że kocha tą kobietę, stara się kochać te dzieci. No ale najważniejszy problem, czym jest miłość, prawda? I co to takiego jest? I o tym się dzisiaj w ogóle nie mówi. Nie mówi się, bo jest to problem czysto filozoficzny. Czasami ktoś o tym mówi z punktu widzenia psychologii, ale psychologia tutaj niewiele może pomóc. Jeżeli będzie mówić o miłości, to potraktuje to jako jakąś funkcję psychiczną i tą miłość sprowadzi do parteru. I kiedyś w jednym z programów, o ile dobrze pamiętam, wspominałem, że jeżeli weźmiemy pod uwagę miłość pomiędzy mężczyzną a kobietą, to idąc za świętym Tomaszem, wyróżniamy przynajmniej trzy poziomy funkcjonowania takiego pozytywnego odniesienia. To znaczy na poziomie cielesnym i znaczy miłość to jest pożądanie. I na poziomie cielesnym święty Tomasz ujął to bardzo dosadnie, mięso pożąda mięsa. I kiedy dzieje się coś takiego, jedno i drugie z tej dwójki, których mięsa nawzajem się pożądają, dodają, prawda, że o jaka piękna, jaka mądra, o wszystko co najlepsze, prawda.
na tym poziomie to pożądanie szybko bardzo może minąć i najczęściej szybko mija. Później jest poziom wyższy, materialna władza pożądliwa. Materialna to znaczy nie mieszcząca się w ciele, tylko mieszcząca się w istocie człowieka, która składa się z duszy i z formy i materii i to jest ponad ciałem. No, długo by tłumaczyć. W każdym razie jest taka materialna władza pożądliwa i to jest ta sfera, którą zajmuje się psychologia. Właśnie tutaj jest psychika i tutaj też tutaj są emocje. To znaczy problem jest taki, że emocja to jest, można powiedzieć, swego rodzaju pożądanie, znaczy emocja pozytywna, to jest swego rodzaju pożądanie na poziomie materii, nie cielesnym, tylko wyżej materii, ale emocje to jest coś ulotnego. To z miłością nie ma wiele wspólnego. To może towarzyszyć miłości, ale nie musi towarzyszyć miłości. Najczęściej towarzyszy. Emocja, prawda, pozytywna, cały jestem jakby, no, jak w skowronkach, prawda, ciągnie mnie do tej drugiej osoby. No i jest coś takiego, co święty Tomasz określał i zanim wszyscy inni filozofowie tego nurtu realistycznego, duchowa władza pożądliwa. I tam rodzi się miłość duchowa, ta miłość w pełni prawdziwa, miłość głęboka, miłość, która nie przemija. No i bardzo często jest tak, że styka się ze sobą mężczyzna i kobieta i na poziomie mięsa rodzi się pociąg, rodzi się pożądliwość. To przechodzi na poziom materialny i na emocje, czyli jest materialna władza pożądliwa, jakby w niej rodzi się coś w postaci miłości, bo to jeszcze prawdziwa miłość nie jest, i później się przenosi na poziom duchowej władzy pożądliwej i rozkwita prawdziwą miłością. No i teraz mogą być, może to następować w różny sposób. Może się tak zaczynać, jak powiedziałem. Może się zaczynać od materialnej władzy gniewliwej, pożądliwej, przepraszam. Możemy pominąć te nasze doły i miłość może zrodzić się na poziomie duchowym od razu. No i teraz, jeżeli od dołu wchodzi miłość do góry przez mięso, materialną władzę pożądliwą do duchowej władzy pożądliwej, chociaż nie musi tak być, może się zatrzymać gdzieś po drodze, to jeżeli miłość rodzi się w duchowej władzy pożądliwej, to będzie schodzić w dół. No i jest takie bardzo ciekawe zjawisko, o którym mówił święty Tomasz, że jeżeli ta miłość rodzi się na poziomie mięsa, później wkracza w sferę materialnej władzy pożądliwej, później wkracza w sferę duchowej władzy pożądliwej, to może być tak, że na poziomie mięsa i na poziomie materialnym wygasa. Znaczy już mięso nie pożąda mięsa, już tych emocji pozytywnych nie ma, już małżeństwo trwa 10 lat, czy 5 lat, czy 2 lata, czy rok. Z tym, że wtedy będzie powrót, powolny powrót, czyli tak jak mówiłem, że jeżeli miłość się zacznie od duchowej władzy pożądliwej, to i tak zejdzie, czyli w dół. Czyli jeżeli zaczyna się od dołu i wygasza się od dołu, to później dojdzie do samej góry i znowu będzie wracać w dół i znowu będzie się rozpalać. Prawda? Oczywiście człowiek musi o tym wiedzieć, musi temu pomagać, nie może jakby się zniechęcać. No i teraz profesor Gogacz, mój mistrz, przy którego byłem bardzo długo uczniem, później zacząłem się dystansować, co jest jakimś normalnym zjawiskiem, to on mówił zupełnie inaczej o miłości niż święty Tomasz z Akwinu, bo on, profesor Gogacz, wymyślił nową relację, relację istnieniową, czyli mówił, że istnienie styka się z istnieniem i rodzi się miłość, która nigdy nie ginie, natomiast jest kwestia akceptacji tego przez wolę, akceptacji tego przez niższe władze, rozwoju tego w różnych władzach człowieka. Tylko zobaczmy, poznanie też jest relacją,
Tylko poznanie to jest relacja podmiotu poznającego do przedmiotu poznawanego. Podmiot jest czymś innym niż przedmiot. No i w miłości nie jest tak, moim zdaniem, zdaniem świętego Tomasza, tak bym odważył się powiedzieć, nie jest tak, że po obu stronach miłość musi być taka sama, że obie strony są podmiotem miłości, a zarazem kresem miłości. Może być tak, sam widziałem wiele takich sytuacji, że ja jestem podmiotem, powiedzmy, chłopak jest, mężczyzna jest podmiotem miłości, kobieta jest jej kresem, ale kobieta nie jest podmiotem miłości. Czyli mężczyzna kocha kobietę, a kobieta nie kocha mężczyzny. Widziałem takie tragedie, tylko odwrotnie. Miałem taką koleżankę, która śmiertelnie zakochała się w moim koledze, a on na nią nigdy nie zwrócił uwagi i zawsze traktował ją na dystans. Także miłość, ta prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy są dwie relacje, prawda? Mężczyzna jest podmiotem relacji, kobieta kresem, kobieta jest podmiotem relacji miłości, mężczyzna jest kresem. I te dwie relacje nachodzą na siebie i się stapiają. No i teraz zobaczmy, jest taka sytuacja, jest on, ona i są dwie relacje. I to się wyraża słowami: ja ciebie kocham. Jestem ja, jesteś ty i pomiędzy nami są relacje miłości. I na przykład tam zauważmy, że w Polsce, czy nawet w Europie, ludzie mówią na początku sobie kocham cię, a później przestają to mówić. A w Stanach Zjednoczonych, tak przynajmniej wynika z filmów, w kółko sobie mówię kocham cię, kocham cię, kocham cię. No i święty Tomasz by powiedział, że Amerykanie nie bardzo potrafią kochać, dlatego że jestem ja, ty i między nami miłość. Miłość, która, dwie relacje miłości, które nas dzielą. Miłość to jest, zmierza do zjednoczenia, czyli te dwie osoby się coraz bardziej upodabniają, coraz bardziej zbliżają do siebie i stają się jednym. I już nie ma miejsca na miłość, nie? Ona się tam nie zmieści. Ona jest oczywiście, ale ona doprowadziła do zjednoczenia. I teraz ktoś powie, panie Krajski, pan mówi o miłości między mężczyzną a kobietą, a tutaj są ważniejsze czy inne typy miłości. I teraz zauważmy, że świętą księgą katolicyzmu, częścią Biblii, jest Pieśń nad Pieśniami. Pieśń nad Pieśniami opowiada o miłości oblubieńca i oblubienicy. I jak czytamy, no to jest chłopak i dziewczyna, którzy zakochani są w sobie do szaleństwa. Tęsknią za sobą, myślą o sobie i tak dalej, i tak dalej. I opowiadają o tym, prawda, jacy są piękni, jakie ona ma piękne ręce, zęby i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego Pieśń nad Pieśniami, poemat ewidentnie erotyczny, jest poematem współstanowiącym Pismo Święte? Dlaczego święty Bernard z Clairvaux kazał sobie włożyć do trumny tabliczkę z cytatem Pieśni nad Pieśniami: niech mój ukochany będzie bukietem kwiatów położonym pomiędzy moimi piersiami? Dzisiaj rozmawiałem z różnymi kapłanami i mówili, ja bym nie wykrztusił z siebie tego cytatu z Pieśni nad Pieśniami podczas kazania. Takie brudne myśli mają parafianie. Dlaczego? Dlatego, że Pieśń nad Pieśniami, tak uznał to Kościół, tak od początku to uznawano, jest opowieścią o miłości człowieka do Boga i człowieka do Chrystusa i Chrystusa do człowieka. Oblubieniec to Chrystus, oblubienica to Kościół, oblubienica to każdy z nas. W Pieśni nad Pieśniami pojawia się też chór, tacy zewnętrzni obserwatorzy. I wielcy doktorzy Kościoła mówili: czytaj mi Pieśń nad Pieśniami i się zastanów, czy ty jesteś oblubienicą, czy ty jesteś w chórze, czy ty jesteś zewnętrznym obserwatorem. Ale w każdym razie, o co mi chodziło, że opis miłości pomiędzy mężczyzną a kobietą jest opisem każdej miłości. One
Tak samo wszystkie przebiegają, tylko oczywiście pewne ich objawy są inne. Zauważmy, że sama miłość duchowa bez tej miłości niższej, cielesnej, materialnej i mięsnej, to jest miłość, która może przebiegać między każdym z każdym. To nie musi być miłość między mężczyzną a kobietą. To może być miłość brata do brata, ojca do syna, matki do córki, matki do syna i kogoś do sąsiada, w sensie bliźniego. I w Piśmie Świętym pojawiają się takie słowa: on ma wzrastać. I to jest istota miłości. Prawda? To znaczy są te dwie relacje, jej do niego, jego do niej. I ona mówi i działa, on ma wzrastać. Ja mówię i działam, ona ma wzrastać. I wtedy, a ja mam maleć. Ona mówi, ja mam maleć, on ma wzrastać. Ja mówię, ona ma maleć, ona ma wzrastać, ja mam maleć. I wtedy oboje wzrastają i oboje maleją, to znaczy upodabniają się do siebie, stają się jednym. W relacji z Bogiem on ma wzrastać, ja mam maleć, to jest tylko w jedną stronę, ale jeżeli on wzrasta, ja maleję, to ja się staję świętym. Jeżeli bardzo zmaleję, a on bardzo wzrośnie dla mnie, we mnie. I jeżeli jest małżeństwo, i w tym małżeństwie każde sobie mówi, on ma wzrastać, ona ma wzrastać, to oboje wzrastają i to małżeństwo przetrwa każdą próbę i wielka miłość będzie miłością do końca. No i teraz zauważmy jedną istotną rzecz. Profesor Gogacz o tym nas uczył, ale jakby nie widział braku zgodności z tym twierdzeniem, że miłość to jest jedna relacja istnieniowa. Bo my w Polsce jesteśmy tacy biedacy, zresztą Francuzi są więksi biedacy, Anglicy więksi biedacy. W każdym razie, gdy chcemy wyrazić swoją miłość, powiedzmy chłopak do dziewczyny, to mówi, ja ciebie kocham. W średniowieczu, w którym wielu ludzi posługiwało się łaciną na co dzień, inną już łaciną niż ta starożytna, na określenie miłości było wiele terminów. Nie będę wszystkich omawiał, ale chłopak mógł dziewczynie powiedzieć ja amicitia cię, mógł jej powiedzieć ja caritas cię, mógł jej powiedzieć ja amor cię. I co ciekawe, jak myśmy, no bo moja żona też kończyła filozofię, jak myśmy w pierwszych latach naszego małżeństwa się zastanawiali nad tym, co się z nami dzieje, to identyfikowaliśmy miłość naszą wzajemną i naszą miłość do dzieci jako amor. Amor to jest miłość, w którym najważniejsza, pierwszorzędna jest obecność. I myśmy się nie mogli rozstać, nie mogliśmy się rozstać z dziećmi. Jak pojechaliśmy, pierwsze dziecko nam się urodziło, miało tam ze 4 lata, udało nam się je zostawić komuś tam rodzicom i pojechaliśmy sobie na 3 dni do Budapesztu, to po 2 dniach zaczęliśmy wracać, bo tak tęskniliśmy za dzieckiem, prawda? Amor to jest miłość, w którym najważniejsza jest obecność, miłość, która jest taka gorąca, burzliwa. Caritas to jest miłość, w której najważniejsza jest druga osoba, jej dobro. I wtedy nie jest ważna obecność. Jeżeli dla niej jest ważne, żeby pojechać na roczne stypendium do Stanów Zjednoczonych, no to się robi wszystko, żeby ona pojechała i jakaś tam tęsknota jest, ale życie się toczy. Natomiast przy amor życie się nie toczy. Tęsknota powala, tęsknota powoduje, że człowiek jest jak chory. To o tym mówi Pieśń nad Pieśniami, tam ewidentnie oblubieniec i oblubienica darzą się miłością amor. Zawsze mnie uczono w młodości, kapłani mnie uczyli, że święty Stanisław Kostka kochał Boga miłością amor i stąd umarł z tęsknoty za Bogiem. No i jest miłość amicitia, po polsku to jest przyjaźń. Ludzie nie kojarzą, że przyjaźń to jest typ miłości.
Daj i mówi się często, czy przyjaźń pomiędzy mężczyzną a kobietą jest możliwa. No jest możliwa, bo miłość między mężczyzną a kobietą jest możliwa, tylko że miłość pomiędzy mężczyzną a mężczyzną, przyjaźń pomiędzy mężczyzną a mężczyzną jest na poziomie duchowym, ewentualnie emocjonalnym. Natomiast przyjaźń pomiędzy mężczyzną a kobietą z natury swojej, że to się dzieje między mężczyzną a kobietą, przechodzi do strefy mięsnej, prawda? Także jeżeli mąż mówi żonie, wiesz, ja się przyjaźnię z twoją najbliższą przyjaciółką, ale to jest tylko przyjaźń, przyjaźń między mężczyzną a kobietą jest możliwa, to niech żona nie wierzy, bo ta przyjaźń prędzej czy później przejdzie we wszystkie możliwe sfery i będzie taka relacja z tą przyjaciółką żony, jak z żoną. Święty Tomasz z Akwinu mówił, kochać to znaczy chcieć dla kogoś dobra. Kochać kogoś to znaczy chcieć dla niego dobra. I posługując się tą charakterystyką miłości, święty Tomasz przekazał zespół argumentacji misjonarzom katolickim, którzy mieli kłopoty w krajach arabskich. Arabowie nie chcieli przyjąć chrześcijaństwa, mieli ostre hamulce. I święty Tomasz im powiedział tak, oni są dobrzy z filozofii, wtedy kultura filozoficzna w krajach arabskich była bardzo wysoka. I mówi tak, no powiedzcie im, że Bóg stworzył człowieka. No oni się z tym zgodzą, tak? Bóg stworzył człowieka. Bóg jest istotą najdoskonalszą. No tak, oni to przyznają. Bóg kocha człowieka, bo jako istota najdoskonalsza no będzie kochać. No tak, kochać to znaczy chcieć dla kogoś dobra. No tak, jeżeli Bóg jest istotą najdoskonalszą, to jeżeli kocha człowieka, to chce dla niego najwyższego dobra. A co jest najwyższym dobrem? Najwyższym dobrem jest Bóg. A więc Bóg chce dla nas siebie. No i teraz Bóg jest prosty, niezłożony, doskonały, nie ma przypadłości, nie wchodzi w relacje, nie ma możliwości spotkania z Bogiem. Bez sensu. To Bóg byłby bez sensu. Nie, jest jedna, jedyna droga. Jezus Chrystus. Bóg wcielił się, Bóg człowiek. No i wtedy doprowadzicie Arabów, mówił święty Tomasz, wyznawców islamu, do chrześcijaństwa. Kochać to znaczy chcieć dla kogoś dobra. Kochać to nie oznacza być egoistą, myśleć o sobie, to myśleć właśnie o tej drugiej osobie, chcieć dla niej dobra. Patrzę na zegar, nadaję, robię program w Nałęczowie. Tutaj muszę robić krótsze programy, bo jest słabszy internet, więc do problematyki miłości wrócę pewnie w następnym programie. Na dzisiaj kończę. Dziękuję bardzo.